W pierwszych latach, pierwszej półtorej dekady XX wieku atmosfera, jeśli chodzi o oczekiwania na odrodzenie Polski, jest coraz bardziej napięta. Wielu oczekiwało, że wreszcie początek wieku przyniesie Polsce wyzwolenie. No i wybuchła I wojna światowa, która rzeczywiście do tego doprowadziła. Ale tak jak pokolenie Karola Bejera z połowy XIX wieku chciało zachować dla przyszłości, zresztą jak cała ta formacja generacyjna, kulturowa związana z pozytywizmem polskim, z tą twórczością ku pokrzepieniu serc, chciała poprzez ten typ działań zachować to wszystko, co było cenne dla przyszłej wolnej Polski, właśnie co wiązało się z poczuciem przynależności narodowej. Pokolenie, no, drugie, trzecie pokolenie po tych pierwszych polskich fotografach, pokolenie, do którego należał Jan Buchak, chciało w podobny sposób w tej nowej sytuacji przeczuwania tego, że sytuacja może się zmienić i Polska może odzyskać niepodległość, podjęli swoje wysiłki bardzo podobne do tych, które Bejer i inni fotografowie na początku pierwszej połowy XIX wieku podjęli. Otóż tu bardzo dobrym przykładem może być Jan Buchak, który nieprzerwanie, on będzie głównym jakby bohaterem tego, co chcę Państwu pokazać później, w dalszej części wykładu. Jest tą postacią, która już w nieco inny sposób niż Karol Bejer, bo innymi środkami także fotograficznymi, to się wiązało też z zmienioną sytuacją samej fotografii, chciał także zachować w postaci obrazu fotograficznego to, czym jest Polska, czy Polska, polskie ziemie, polski krajobraz, polskie dziedzictwo narodowe, podejmując w węższym zakresie działania, które rozpoczyna w 1912 roku, dwa lata przed wybuchem I wojny światowej, kiedy postanowił zdokumentować w postaci bardzo systematycznych działań dokumentacyjnych dziedzictwo narodowe, dziedzictwo kultury polskiej, które znajdowało się w Wilnie, tą materialną część tego dziedzictwa, i zaczął wykonywać bardzo dużą pracę dokumentacyjną poświęconą Wilnu i okolicom, Wileńszczyźnie też w pewnym sensie. Jego działania były oparte oczywiście już na innej technologii fotograficznej, to już nie były aparaty na mokre płyty kolodionowe, były to już bardziej nowoczesne aparaty, też na statywach, które pozwalały na znacznie większą ruchliwość fotografa, większą dostępność tego, co fotograf chciał sfotografować, czy co potencjalnie było do sfotografowania. I Jan Buchak w ciągu 7 lat od 1912 roku do 1919 roku wykonał jakby pierwszą część dokumentacji, no właśnie, tych miejsc wspólnych, tych amerykańskich common places, zawierających w sobie głównie jednak elementy przeszłości związanej z kulturą bardziej niż z naturą, chociaż ta natura i pejzaż polski był przedmiotem zainteresowania i bardzo ciekawych koncepcji Jana Buchaka w późniejszym okresie, jeszcze do tego wrócimy. I te albumy wileńskie, bo one też były systematycznie wedle pewnych typów zabytków, głównie architektonicznych, były umieszczane w albumach. Oczywiście tu pojęcie albumu też jest podobne do tego albumu z połowy XIX wieku, bowiem były to fotografie naklejane z wielkoformatowego aparatu, wykonywane stykowo. Były naklejane na tektury, które były opisane, co dana fotografia przedstawia, i często właśnie tematycznie, na przykład kościoły, cmentarze, zaułki, podwórka,
były ze sobą zestawiane. Kiedy wykonywał Buchak te albumy wileńskie, jak je także nazywał, inni nazywali, no nie był świadom, że za kilka lat będą one bardzo ważnym elementem restytucji Polski jako już niepodległego państwa. Bowiem te albumy, które zawierają w sobie dzisiaj, kiedy na nie patrzymy, chociażby na tą panoramę Wilna, zawierają w sobie zarówno wartość dokumentalną, jak i mają w sobie pewne wartości estetyczne. To jest pewien problem, który w fotografii dokumentalnej nieomalże od samych początków występował, że wykonywane one były z intencją dokumentalną i tak je powinniśmy traktować, ale w pewnym oddaleniu historycznym, czy nawet współcześnie, dopatrywano się w nich również pewnych jakości artystycznych, które nie były głównym celem dla ich powstania. I podobną sytuację mamy z fotografiami nie tylko wileńskimi Jana Buchaka, tutaj właśnie kilka ich przykładów, które nie zawsze są tylko takim inwentaryzatorskim, właściwie nigdy nie są takim inwentaryzatorskim podejściem fotografa do zabytku. Zawsze w nich występuje pewien element, no właśnie, bardzo, co najmniej, bardzo, bardzo pieczołowicie opracowanej formy, która, jeśli chcemy ją z intencją estetyczną odczytać, możemy właśnie odczytywać jako wartość estetyczną, obok wartości historycznej, jaką te fotografie miały, bowiem taka była intencja Buchaka, kiedy podejmował to pierwsze dzieło swoje dokumentalne, jednocześnie będąc jednym z pionierów fotografii jako zjawiska artystycznego. U Buchaka łączą się te dwie, wydawałoby się, sprzeczne działania, fotografia jako kreacja i fotografia jako dokument. Ale Buchak potrafił to pogodzić i właściwie zawsze wyraźnie rozgraniczał, co jest tą dokumentalną działalnością Buchaka, która wynika przede wszystkim z tego zobowiązania patriotycznego, jaki on jako fotograf odczuwał, a czym innym jest to, co tworzył jako artysta, fotografik. Zresztą fotografika i fotografik to są terminy, które zostały wymyślone i upowszechnione przez właśnie Buchaka, ale już w okresie międzywojennym. Tak więc w tych fotografiach to zależy tylko od odbiorcy współczesnego. Można również doszukiwać się właśnie piękna formy, czy to w samej fotografii, czy to w tych przedmiotach, które zostały sfotografowane. Zresztą, co też jest pewnym potwierdzeniem ważności dokumentalnej tych fotografii, kiedy już po II wojnie światowej to już nie polscy konserwatorzy, tylko litewscy po dużym opóźnieniu zaczęli rekonstruować przynajmniej część, czy też ratować część zabytków, które no związane są, co by nie powiedzieć, co na ten temat dzisiaj na Litwie władze litewskie czy sami Litwini mówią, są to jednak zabytki kultury polskiej, wspólnej dla Rzeczpospolitej wielu narodów, ale jednak mają swoje źródło w tym, co tworzy całość dorobku kulturowego. I kiedy zaczęto w Wilnie rekonstruować wobec no właśnie zniszczeń archiwów, które zawierały dokumentację zabytków, tych właśnie dawnych zabytków, zamiast tych właśnie archiwów, które nie posiadały tego, archiwaliów, wykorzystano zdjęcia Buchaka, które były dokumentacją, bardzo dokładną, precyzyjną dokumentacją z początku wieku, jak te zabytki wyglądały. Ale wróćmy do samego Buchaka. Jak widzimy, jest bardzo zróżnicowana forma tych zdjęć, ale zawsze to, co jest jakby istotnym elementem informacyjnym, czyli precyzyjnie oddane pewne elementy, tak jak tutaj widzimy architektury, zawsze one występowały. Czasami zdarzały się też i takie zdjęcia, które świadomie zostały włączone przez Buchaka do tych albumów, jak ta żebraczka pod klasztorem ojców Bernardynów. No, sam zresztą tutaj ten fragment zabudowy klasztoru nie jest jakimś ważnym bardzo z punktu widzenia historycznego całości budowli elementem, ale Buchak uznał, że jest on ważny. Tutaj mamy ostrą bramę, która zresztą miała chyba cały album
poświęcone. Natomiast tu mamy zdjęcie, które też jest pewnym paradoksem historycznym, o czym zresztą Buchak potem w okresie międzywojennym pisał. Mamy tutaj żandarma. Tam w tym cieniu widać stojącego z karabinem i bagnetem na sztorc żandarma niemieckiego, ponieważ w drugiej fazie I wojny światowej Zabór Rosyjski został opanowany przez wojska niemieckie i Wilno też było okupowane. Był tam komendant garnizonu miejskiego. Tak więc w zasadzie działalność patriotyczna, działalność Buchaka powinna przestać być dalej rozwijana w takich sytuacjach. Nie dość, że wojna, to jeszcze właśnie drugi zaborca opanował ten obszar. Ale Buchak wtedy w czasie pierwszej wojny fotografował, dlatego tam jest ciągła datacja albumu Wileńskiego od 1912 do 1919, ponieważ tak się zdarzyło, że Buchak, który był już aktywnym uczestnikiem ruchu piktorialnego, a więc tego ruchu, który był ruchem artystycznym, miał już swoje osiągnięcia, wystawiał za granicą, może nie był słynnym w tamtym czasie, kiedy poszedł do komendanta garnizonu wileńskiego, tego oficera niemieckiego, spotkał tam drugiego piktorialistę, który też go znał z wystaw. No może osobiście go nie znał, ale wiedział, kim jest Buchak. I ten Niemiec, kiedy Buchak przyszedł do niego z prośbą, żeby mu pozwolić, no bo oczywiście bez tego pozwolenia nie mógłby działać na ulicach Wilna, stwierdził, że może dalej działać, może fotografować, to przecież jest nic takiego groźnego. I później Buchak jeszcze inną historię wspomina, mianowicie czasami było tak, że Buchak wychodząc ze sprzętem, a to była duża kamera wielkoformatowa, duży statyw, miał tam jeszcze parasol, fotel, za nim służący niósł te wszystkie rzeczy i czekał na właściwe miejsce, na właściwy czas, na właściwe oświetlenie w tym miejscu, które chciał sfotografować. Tu zresztą światło w jego fotografiach, chociażby jak tutaj w tym zaułku bernardyńskim, odgrywa bardzo dużą rolę. I oczywiście taki widok na ulicy starszego pana, no dojrzałego pana z tym dziwnym sprzętem, czasami siedzącego na leżaku i czekającego na odpowiednie oświetlenie, wzbudzał zainteresowanie i stwarzał taki wianuszek gapiów. I to przeszkadzało Buchakowi, bo on chciał stworzyć dokument, w którym jakby sztafaż ludzki nie zakłóca tego wszystkiego, co dla dokumentalisty jest ważne. I później chyba też poszedł po raz kolejny do tego dowódcy niemieckiego, pytając go, czy mógłby coś zaradzić, i został przydzielony mu żandar, który pilnował porządku, żeby on mógł spokojnie fotografować, spełniając swój patriotyczny obowiązek. Tak więc bardzo dziwnie różnie się układają takie losy. I tutaj dopełniając bardzo, bardzo pobieżnej prezentacji albumów Wileńskich, jeszcze dokończę to, co one zawierały, i przejdę do bardzo znaczącego, bardzo ważnego z punktu widzenia tego, o czym tutaj w tym wykładzie mówimy, wydarzenia w biografii Buchaka i również w historii Polski. Mianowicie, kiedy po zakończeniu I wojny światowej, no Polska w tej czy innej formie zostaje przywrócona, jest problem granic. W jakich granicach II Rzeczpospolita ma istnieć? Oczywiście o tych granicach nie decydowali Polacy, ale była na Kongresie Wersalskim, który był pierwszą fazą kształtowania się Europy po II wojnie światowej, ale również pierwszą fazą restytucji krajów, które przed I wojną światową nie istniały, Polski, czy na przykład Czechosłowacji, czy Węgier. Wysłano na te właśnie obrady związane z konferencją wersalską duży zespół zdjęć, który był wykonywany od 1917 roku samorzutnie przez fotografów i zawodowych, i amatorskich, którzy dokumentowali zniszczenia wojenne w tych obszarach, gdzie pierwsza wojna światowa najbardziej zniszczyła. Z takiego obowiązku bardziej patriotycznego, chociaż już udział w różnych formacjach
armii zaborczych, oddziałów polskich, stwarzał pewną nadzieję, że tak czy inaczej pewnie Polska zostanie w jakiejś formie przywrócona. Być może to był powód wykonania tej dokumentacji. I ta duży zespół fotografii, było ich 5 tysięcy, został wysłany do Wersalu, żeby delegacja polska mogła przedstawić, jakie straty poniosła Polska w czasie I wojny światowej, a jednocześnie no, dokumentując to, czym te straty były dla historii fotografii, bowiem to dotyczyło także zabytków. I kiedy w końcowej fazie, bo kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej to był bardzo długi proces, kiedy w tej drugiej fazie, już po konferencji wersalskiej w Lidze Narodów podejmowano również problem granic II Rzeczpospolitej, zostało wysłane członkom, tym najważniejszym członkom Ligi Narodów, zostały wysłane właśnie te albumy wileńskie, które miały być argumentem za przyłączeniem, bo to nie było takie jasne, za przyłączeniem Wileńszczyzny, Wilna i Wileńszczyzny do Polski. Tak się stało ostatecznie, trudno powiedzieć, na ile to wynikało z tych fotografii, które wcześniej na konferencję w Wersalu i później na obrady Ligi Narodów zostały przesłane, ale jest faktem, że fotografia tutaj spełniła swoją powinność w potrzebie narodowej.